brak emocji nie mogli narzekać kibice podczas finału indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Głównym partnerem zawodów była Grupa Azoty. Na liście startowej nie zabrakło największych gwiazd polskiego żużla, jak choćby świeżo upieczonego wicemistrza świata Jarosława Hampela, dwukrotnego mistrza Polski Janusza Kołodzieja, Piotra Protasiewicza, Sebastiana Ułamka czy indywidualnego mistrza Polski juniorów Patryka Dudka. Zabrakło jedynie najbardziej utytułowanego polskiego żużlowca Tomasza Goloba, który ze względu na kontuzję musiał wycofać się z walki o tytuł mistrza Polski. Kibice unitarnów trzymali kciuki za swoich, czyli Janusza Kołodzieja i Maćka Janowskiego. Znaczy ja tak generalnie podchodziłem dzisiaj do zawodu, że nie liczyłem na nic. Po prostu chciałem być bardzo skupiony i na pewno wiele osób dzisiaj zauważyło, że byłem mało rozmowny i w ogóle nie podpisywałem za bardzo przed meczem autografu, bo jakby było mało czasu na wiele rzeczy i chciałem jakby jak najlepiej przygotować się do tych zawodów i cały czas być w parku maszyn, a nie poza nim. Choć już pierwsze dwa starty Janusza pokazały, że jest świetnie przygotowany i na pewno będzie liczył się w tych zawodach. Nieco gorszy początek miał Maciej Janowski, który po dwóch pierwszych dwójkach zaliczył defekt i jego występ w finale finałów stanął pod dużym znakiem zapytania. Nadziei nie tracił jednak trener Marek Cieślak i rzeczywiście w kolejnych biegach szczęście do Maćka powróciło, bo dwie ostatnie gonitwy dały mu komplet punktów i awans do półfinału, w którym z kolei nie musiał walczyć Janusz Kołodziej. Z 13 oczkami na koncie zakończył biegi zasadnicze na pierwszym miejscu i razem z Patrykiem Dudkiem mógł być pewny udziału w wielkim finale, o który w biegu barażowym walczyli Janowski, Kasprzak, Jabłoński i Ułamek. Ostatecznie w finale poza Januszem Kołodziejem i Patrykiem Dudkiem znaleźli się także Maciek Janowski i Krzysztof Kasprzak. Wszystkim medalistom gratulujemy, a szczególnie dwóm, których trofea zostaną w Tarnowie. Nie patrzyłem, czy dobrze wygrywam bieg, czy źle, że przyjeżdżam drugi. Nawet nie pamiętam ostatniego biegu, szczerze mówiąc, bo nie wiem, jakoś tak starałem się dać siebie wszystko, że go nie pamiętam. Wiem tylko, że byłem drugi, Krzysiek Kasprak był z przodu, później, że go wyprzedziłem i go słyszałem. Myślałem, że jest bardzo blisko, okazało się, że nie był tak blisko, ale dowiozłem tą pozycję. Co nawet tak naprawdę teraz nie wierzę. Drugie miejsce na pudle przypadło Krzysztofowi Kasprzakowi, choć kibicom nie przypadło to do gustu. No na pewno były to ciężkie zawody, zawsze mi się w Tarnowie ciężko jeździło i wiem dlaczego też kibice gwizdzą, bo na pewno wtedy zawodziłem w niektórych meczach i później jeszcze powiedziałem jakiś tam wywiad chyba, że mi straciłem 2 lata tu, ale to nie chodziło o kibiców czy o klub, tylko pod względem to, że nie mogłem się dopasować do tego toru i po prostu miałem słabe wyniki, to wszystko i na pewno przykre są te gwizdy, ale co zrobię i pozdrawiam tych kibiców, którzy na mnie gwizdali i
będę się starał tutaj jechać coraz lepiej w przyszłych latach. A co do finału, to wygrałem start i wjechałem za wąsko ten nóg, wyłamałem za bardzo i wiedziałem, że straciłem szybkość i od razu Janusz to wykorzystał i zna ten tor jak własną kieszeń i gratuluję mu. Na pewno jestem troszkę smutny, bo jest to moje trzecie srebro i może za czwartym razem się uda i pozdrawiam wszystkich kibiców i tak powiedziałem i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Zadowolenia z brązu nie krył Maciek Janowski. Po tym jak podliczyliśmy te punkty przed tym barażem, to ja i tak jak wybierałem pierwszy, to jakby, tak naprawdę i tak też byłem trzeci. Cóż, no bardzo się cieszę, jest to dla mnie bardzo gdzieś tam mega znaczący tytuł, który na pewno jest jednym z ważniejszych. No nie było łatwo. Ten początek gdzieś tam troszeczkę przespałem. Nie mogłem znaleźć gdzieś tam takiego ustawienia. Praktycznie jeździmy, nie wiem jak Janusz, ale ja tak naprawdę jeżdżę ostatnie dwa tygodnie w Tarnowie całkiem innymi przyłożeniami niż cały sezon. Nie wiem, czy to zmiana temperatury, czy to ma nie pogoda, czy jak. Ale no, to już jest nieważne. Bardzo się cieszę. Ten sezon w Tarnowie uważam za bardzo dobry.